Let's move on to task three. Read the task and think about what you'd like to say. You have about a minute to prepare. Popatrz na poniższe zdjęcia. Przygotowujesz prezentację na temat roli, jaką odgrywa pies w życiu człowieka. Wyraź swoje zdanie na temat trzech poniższych zdjęć do umieszczenia w prezentacji. Wybierz tę propozycję, która Twoim zdaniem będzie bardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. I can start now. Please. I chose picture number two, and there is a man with his dog, and they are play. They have fun. We can see it is in the ocean, and they are on the beach. I think they really like themselves. Yes. And that's it. Okay, I have some questions. What animals make best friends? Can you repeat? What animals make best friends? Oh, I know that dogs don't like cats, and they aren't friends. Yes, and I think cats don't like dogs too. I don't know really why is it like that. So. Okay. Should all zoos be shut down? I don't understand. Should zoos be closed? Oh, it's hard, but let me think. No. Why? No. Because people like to see animals, and families like to go to the zoos, and we can know animals' life better, I think. So no, no. That's it. Would you like to add anything? No. Thank you. This is the end of the exam. Thank you. W tym zadaniu uczennica zamiast uzasadnić wybór ilustracji numer 2, po prostu opisała ją. Nie wyjaśniła również, dlaczego odrzuciła pozostałe elementy. A jak jej poszło z odpowiedziami na pytania? Uczennica nie zrozumiała pierwszego z zadanych pytań i odpowiedziała nie na temat. Odpowiedź na kolejne pytanie została wprawdzie rozwinięta, jednak egzaminujący był zmuszony do przeformułowania swojego pytania w związku z tym, że uczennica nie zrozumiała wyrażenia shutdown, co skutkuje przyznaniem jednego karnego punktu. W sumie więc w tym zadaniu za sprawność komunikacyjną uczennica uzyskała 0 punktów. Podsumowując cały egzamin, łącznie za sprawność komunikacyjną uczennica uzyskała tutaj 6 punktów z 18 możliwych, natomiast za umiejętności językowe przyznano jej 9 punktów z 12 możliwych ze względu na mało urozmaicony język angielski i liczne, choć nie zakłócające komunikacji, błędy leksykalne i gramatyczne.